Książka, która mnie ostatnio zauroczyła i wzruszyła, jest to książka Anny Kamińskiej pod tytułem Simona. Jest to opowieść o Simonie Kossak, najmłodszej córce ostatniego Kossaka Jerzego. Simona jako potomkini sławnego rodu Kossaków miała kontynuować tradycje rodzinne. Jednak nie została czwartym Kossakiem, głównie dlatego, że nie była chłopcem, a przede wszystkim nie posiadała zdolności malarskich. Nie została również następczynią swoich słynnych ciotek Magdaleny Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Simona długo szukała swojej drogi i sensu życia. Skończyła studia biologiczne, po ukończeniu których znalazła pracę w Białowieskiej Puszczy, w Białowieskim Parku Narodowym. I tam spędziła całe swoje życie. Opuściła Kraków, wprowadziła się do drewnianej leśniczówki na skraju Puszczy Białowieskiej i tamta rozpadająca leśniczówka stała się jej domem, który dzieliła z Lechem Wilczkiem, swoim towarzyszem życia, przyjacielem, artystą, fotografikiem. Najważniejszymi lokatorami leśniczówki były jednak zwierzęta. To one były jej miłością, im poświęciła się całkowicie. Jak sama mówiła, była członkiem ich stada. Okoliczni mieszkańcy nazywali ją czarownicą, ponieważ rozmawiała ze zwierzętami. Oprócz zwierząt domowych, psów i kotów, posiadała kruka terrorystę, który kradł złoto i napadał na przejeżdżających rowerzystów. Spała z domu z oswojonym dzikiem, przyjaźniła się z sarnami. Polecam wszystkim czytelnikom tę książkę. Jest to książka napisana przepięknie, realnie, bez żadnych upiększeń, urozmaiceń. Jest to książka prawdziwa. Przedstawia życie profesor Simony Kossak i smutkami i radościami. Jest to opowieść o kobiecie, która odważyła się walczyć o swoje życie i walczyć o swoje marzenia. Polecam jeszcze raz lekturkę. Bye.